wystarczyło mnie, że tak przeszły komuś bez mowy. To nie wiem. I pan z Warszawy, on się orientuje, że mówi to, że trudno to jest naprawdę. I ja już nie chodziłem o to odszkodowanie. Ale mówię, żeby to jakoś odstraszyć, prosiłem dopiero pan ten, Leś i no, Jario, troszkę tam zorganizował, jakoś odstraszyli trochę. Ale na jesieni dzwonię, nie ma tego odstraszania. Bardzo proszę o konkretne pytanie i dalej będziemy jechać, bo prosi o głos sołtys Wybicki. Proszę Państwa, w sprawie jeszcze, jak już te dziki, to u nas na naszym terenie też bardzo to grasuje i wyniszczają dużo, duże uprawy. I chcielibyśmy tylko, żeby więcej odstrzału było tych dzików, bo jest ich bardzo dużo. Nie wiem, one się czy połączyły z innym terenem, czy co, bo było ich mniej. Teraz jest ich bardzo dużo. U mnie te zniszczyły mi teraz bardzo dużo żyta. No nie wiem, czy mam zgłosić ich gdzie i po co, to nie wiem. Truskawki, tak jak tu kolega mówił, no to wystarczyło jak przeszły raz z małymi groziaczkami. Takie są mądre, że czerwone zjadły, zielone zostawiły, ale już oberwane. Stary, one mówią tam segregować, a nie potrzebują do tego. No i coś jeszcze mogę powiedzieć. Szkody zostawiają duże. Miałem z hektar takiego oboru łąki krakowowej. To tak zjeździły, że gospodarki nie było potrzeba. Zamorałem jeszcze nie sieje, bo nie ma. Krowę trzeba było sprzedać i pita. I takie rolnictwo jest u nas. Podatki się płaci, to się płaci tego. Wszyscy żądają, na śmierci chcą, kradną, chcą, co chcą, żeś popadł, no, a tu nie ma, no, no nie ma, no, popsute zjedzone, wyryte wszystko, no, no i chciałbym jeszcze powiedzieć tak, to mi się wydaje, według mojego zdania, że to wszystko te ambony tak co zrobiły, bo się tam zawiezie kilogram kukurydzy, a trzeba zawieźć im któryś wiadro. Bo jak ja daję swoim ćwiaczkom, to im na pięć daję dwa wiadra. A tam kilogram kukurydzy na 40, no to wybaczcie, muszą przychodzić ich ryż po polach, ryby ją i leci po wejdzie. Co tam więcej, no dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto, szanowny, prosi o głos panie sołtys. Bardzo proszę. Przedstawiciele koła zabrać głos. Bardzo proszę.
broni Kościół. Tak samo u mnie w tym roku załączę kilka razy samo. W okresie zbioru do skazy nawet dwa razy, trzy razy zbieramy same. Ja nie zbierałem, oni zebrały czerwone. U sąsiada na przykład Kujawy owiec tak stresowały, mu zwracam uwagę, że tam zobacz, mówię, owiec to tego, ale on żyje, pracuje, nie gospodarczy, tylko dorabia jeszcze, a ja utrzymuję się swoje gospodarstwa. Ja muszę ponosić takie straty. I jeszcze co? W październiku było mi takie zdarzenie, że syn wyjechał samochodem na drogę, niedaleko nawet od posesji, nie? Żeby szybko jechał, może tego by dzika zabił. No, no i by była, widać, że ten dzik jest. Ale jak w tym wypadku jechał za wolno, no dzika nie było. No i sama policja stwierdziła, dzika nie ma, no ale uszkodzenie pozostało. Samochód został skasowany. Nawet był pokazany na filmie ten właśnie samochód. I nikt nie ma władzy takiej po prostu, żeby była odpowiedzialna za to, że komuś się szkodę zrobiła, to trzeba tą szkodę jakoś, te odszkodowanie jakieś dać. No nie ma, nie ma nawet do kogo iść poprosić, bo ustawa taka, 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 każdy tylko się ustawią, obstawia, no nie ma, nie ma żadnego odpowiedzialności za to. Ja jaką komuś szkodę zrobił, podatek nie zapłacił w terminie, termin minął, to za upomnienie by przyszło, no o te 8,80 musiał zapłacić, bo za to, że podatek zapłacił. A tu państwo, jak mówicie, że to zwierzyna jest państwowa, to niech państwo te odszkodowanie też płaci. Nie za to, że wyrządzi szkodę na ile 100%, tylko za ten metr kwadratowy niech płaci. Jak u mnie wyryje 2, 3, 4 metry kwadratowe, 10 metr kwadratowy, no to nie ma szkody, no nie ma szkody, no jak nie ma szkody, no. No i tak co roku niech ta łąka niszczy się, no to będzie 100%, no. I nikt za to nie płaci, no. Czyli konkretne pytanie. Tu chodzi o to, że kołowieckie, my nie jesteśmy, no to ja nie jestem z tego zdania, żeby walczyć z wami, to tak znaczy, że państwo w państwie musi walczyć ze sobą, no. Żadnej nie ma odpowiedzialności, no. I jeszcze co? Jak na początku nie powiedziałem, to powiedziałem. Każdy się śmieje, no, no dzika nie ma, no w tej chwili są dziki, no nie ma, no i się śmieją. Czy policjant, czy myśliwy, czy śmieje z tego. No, człowiekowi szkodę zrobił i się śmieje później, no. Ale prosto w oczy, no. Bardzo proszę, nie powtarzać się, jedziemy cały czas pytaniami, bo tak to... I państwo, mamy prezydenta wybieranego i konstytucja mówi, że sprawiedliwość społeczna powinna być i się tej sprawiedliwości nie przestrzega po prostu. To społeczeństwo jest nie jest brane po prostu, nie szanuje się po prostu. My jesteśmy jakby robory, które musimy pracować i płacić podatki. A oni się po prostu śpią. Jeżeli chodzi, czy są w stanie oszacować na dzień dzisiejszy, jak jest po głowie na przykład dzików w gminie Iłów i w poszczególnych waszych okręgach? Czy 5 lat temu, 10 lat temu to po głowie było niższe? O ile było niższe? I jednocześnie drugie pytanie dotyczy odstrzału. Jaki jest odstrzał? Czy ten odstrzał się zwiększa? Jeżeli tak, to o ile procent? I w jaki sposób to przebiega? No bo po prostu jest za dużo dzików. To jeżeli
O to chodzi przede wszystkim. No jest konkretne pytanie i tu koledzy są w stanie odpowiedzieć. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Mam pytanie, czy zamykamy dyskusję, żeby później prosił o głos radny Cieślak? No to kolega podsumuje, ja rozumiem ten temat. Bardzo proszę, które koło chce w pierwszej kolejności zabrać głos. Pan Duch Włodzimierz Żbik. Teraz słychać? O. Przepraszam bardzo. Wobec tego na pierwsze pytanie panu odpowiadam. 2 lata temu było planowane u nas 80 tych dzików i 80 dzików zostało strzelonych. Czyli sąsiednie koło planowało tam 50, strzeliło 50 dzików. No, czyli już mamy następne sąsiednie strzela 50 dzików, już mamy 100 tam 80 dzików, prawda? Czyli my nie możemy wszystkiego pogłowia wystrzelać, prawda? Tyle jest zaplanowane z innych akcji. Teraz odpowiadam panu na pytanie drugie. Drugie pytanie to brzmi tak. Mamy w tym roku 76 dzików, to chodzi o ten rok, o ten sezon. 2012-2013. Mamy dzików 76 do odstrzału, ponieważ po głowie spadło dzików. Tutaj jak panowie się wypowiadają i państwo się wypowiadają, że my nie strzelamy dzików. W tej chwili na dzień dzisiejszy strzeliliśmy 40 dzików. Zostało nam jeszcze 36 dzików. Jeżeli będzie większe pogłowie, zwiększymy ten plan dzików. Przecież to nie od nas zależy. Przecież my musimy jakąś gospodarkę prowadzić w taki sposób humanitarny i nie będziemy strzelać w rok, albo matki od dzieci, tak powiem inaczej, matki od dzieci, no bo to tak to jest jak humanitarne i to jest myśliwcy. I teraz chcę wyjaśnić, bo tu pani powiedziała z Minkiny. Rzeczywiście my znamy to pani się zwrócę na chwileczkę, jeżeli można. Proszę pani, my znamy tą drogę, rzeczywiście u państwa jest tak, no bo jest, no ja nie neguję, że nie ma tych szkód. Bo są szkody, występują szkody, ale myślę, że są od tego powołane władze, czyli tak zwane komisje, które jeżdżą i te odszkodowania są w jakiś sposób płacone być może. Jeżeli pani nie zgłosiła, czy w terminie, czy w tym, ja nie chcę brać w obronę państwa, że państwo nie macie szkód, bo wy macie szkody, my mamy pieniądze, które musimy płacić za te szkody, ale żeby to było sumiennie w taki sposób normalny ludzki, bo przecież my musimy podchodzić po ludzku do sprawy. No nie możemy podchodzić jak mordercy, bo i tak jesteśmy nazwani jako mordercy, ale to nie chodzi o morderstwo, bo to nie to chodzi tylko o humanitarne i prawidłową gospodarkę w zwierzynie, tak jak pan mnie nadmienił. Tym pytaniem ja mam na to pytanie. Czy ja z ciekawości po prostu mam jeszcze pan ma jakieś. Wszyscy państwo pewnie są ciekawi, ile to po głowie wynosi w tej chwili na przykład. W tej chwili po głowie to wie pan zaraz pan odpowie. W granicach 150 dzików jest. W granicach. Bo to w tej chwili inwentaryzacji się nie robi, bo po śniegu się robi inwentaryzację. Teraz jest trudno zrobić inwentaryzację, prawda? No bo byśmy musieli chodzić i jest no, kroków nie znać, tak? Ale wie pan. Ja nie neguję, że pani nie ma tam, bo ja znam ten teren bardzo dobrze. Jestem łowczym kilkanaście lat i znam ten temat i znam czy cały teren tego między innymi. Także, że ja tu nie wnoszę jakichś tam, wie pan, nieporozumień między rolnikami. Mieszkamy na tym terenie i ja uważam, że my, jako tu społeczeństwo, powinniśmy sobie rozumieć się nawzajem pomiędzy myślimy a rolnikiem. Przecież my z rolnikami chcemy dobrze żyć. A rolnicy z nami powinni żyć. A jeżeli pan jest jeden, bo jest jeden na dzień dzisiejszy, pan Cieślak, który się dokładnie wypowiadał, tylko ja ten akurat to poletko znam, które to było poletko. Po lewej stronie jadąc do ładu, ładnie zdjęcie jest zrobione. Rzeczywiście jest szkoda. I ta szkoda się słusznie należy. I ta szkoda będzie wypłacona. Na pewno. Nie ma takiej możliwości, żeby nie była płacona. Ale jeżeli pan Cieślak uważa, że dzików trzeba myśliwych, to nie zna tematyki. No tematyki nie zna człowiek, który zabiera głos na temat łowiecki, bo musi trochę poczytać. Jeżeli poczyta, pozna tematykę, prawo łowieckie i tak dalej, to będzie wiedział na ten temat, powinien się wypowiedzieć. Ja mam tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa?
Bardzo proszę, pan się przedstawi. Witam państwa, nazywam się Marcin Bolesław. Jestem specjalistą od szacowania opiniowania szkód łowieckich. Zajmuję się szkodami ponad 30 lat. I chciałbym zwrócić jedną rzecz uwagę. Plany łowieckie są opracowywane przez koła, opiniowane przez gminy, zatwierdzane przez leśnictwo. I niekiedy koło łowieckie chciałby pozyskać więcej dzików, ale nie może. W tym roku była inicjatywa podsekretarza stanu pana Zalewskiego, żeby zwiększyć odstrzał generalnie w całej Polsce, żeby zredukować dziki i jelenie. To są dwa gatunki zwierzyny, które robi więcej szkód. I to będzie realizowane w roku gospodarczym do 30 marca przyszłego roku. Bo rok gospodarczy w łowiectwie jest od 1 kwietnia do 30 marca. Także tu jest ten problem, niekiedy koło chciałoby pozyskać więcej, bo za tym za sprzedane tusze mają pieniądze, żeby wypłacić to odszkodowanie, ale niekiedy nie mogą. Po prostu nadleśnictwo im redukuje plan i nie mogą. Kolejną sprawą, tutaj słuszną pan sołtys powiedział, że dostępność do tych środków zabezpieczających powinna być łatwiejsza. I tutaj to jest uwaga do kół, które powinny to respektować. Z tym, że proszę państwa, chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Uchwałą sędziów Sądu Najwyższego z 27 listopada 2007 roku sąd zwrócił uwagę na pewne fakty. Na jeden fakt, że wszystko to, co posadzone jest ręką ludzką, na gruncie rolnym jest uprawą rolną. I wszystko, co zebrane jest z tego gruntu, jest płodem rolnym. I koła odpowiadają za płody i uprawy rolne. I teraz, dlaczego koła mają obowiązek żądać wypisu z rejestru gruntów? To może nie dotyczyć całości państwa gruntów, ale wiemy, że rolnicy przekształcali grunty rolne na grunty budowlane pod letniskowe. Proszę? Owszem, ale zdarza się, że rolnik, ponieważ teraz popyt dużo jest mniejszy na te działki, dalej uprawia i słusznie z tym, że to przestało być gruntem rolnym. To raz. Drugie. Użytki zielone, które były pokazywane tutaj, dzik nie jest trawożerny. Dzik jest owadożerny. I te grunty użytków zielonych powinny być uprawiane, powinny być wapnowane, żeby tam nie rosły skrzypy. A ja akurat miałem tą możliwość, że oglądałem pewne grunty na tym terenie. I rolnik przekonywał mnie, że to jest łąka, a to było bagno i nieużyte. I to jest... Proszę pana. Ale pozwolicie państwo, żebym ja dokończył. Co jest nielogiczne dla pani? Dobrze. Jeżeli łąka jest, chcę państwu powiedzieć, że łąki, które są wapnowane, nie są zakwaszone, tam praktycznie też nie ma robactwa, nie ma sprężyka, nie ma turkucia. Ale zdarza się, że łąka nawet świeżo uprawiona będzie zniszczona przez dziki. I to koło łowieckie ma obowiązek terminowo, tak jak rolnik ma obowiązek, nie tak jak tu pan powiedział, że w ciągu 7 dni, bo nie, bo jest w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia. Jest 3 dni, a co do sadów jest 14 dni od daty powstania. Dlaczego ten termin jest odnośnie zwierzyny tej, która jest objęta odszkodowawczym procesem? Nawet my używamy słowa odszkodowanie. Niestety ustawa mówi wynagradzanie szkód. To jest tylko wynagradzanie szkód. To płaci koło cenę tego produktu, tak jakby było na polu. Tak jakby było na polu do zebrania.
bez kosztów, bez zbioru, transportu i składowania. I jeżeli przedstawiciel państwa, radny, mówi, że szkody są do bicia, no to przepraszam bardzo, jest jakaś to pomyłka. Jeżeli ktoś bije pierwszy, to bije mocniej, no to jeżeli bierzemy to pod uwagę, no to to jest bardzo nieeleganckie, nieuczciwe i nie fair. Następnie, jeżeli radny skłania rolnika do przestępstwa, do oszukaństwa, że nie powie, kiedy powstała szkoda, no proszę państwa, to nie tędy droga. Ja zawsze tłumaczę, że szkoda powinna być wyważona i wypłacona skrupulatnie, jak lekarstwo w aptece. Ani nie za wysoko, ani nie za nisko. Tylko tak, jak się należy. Jeszcze jedna rzecz, na którą pragnę zwrócić uwagę. Na nas wszystkich spoczywa, właścicieli gruntów, spoczywa jedno. Nadrzędna służebność w stosunku do natury. I tutaj to nie my wchodzimy, to nie dziki wchodzą do nas, to my weszliśmy do dzików. Tak, tak proszę Pana. I chcę państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że szkody łowieckie jest to problem medialny, dlatego że jeden szczur zjada za 200 zł rocznie, a jest miliony szczurów. A szkody łowieckie w skali kraju jest to kwota około 60 milionów rocznie. I tutaj nikt nie mówi, że jest strata. Są straty jeszcze większe od ptactwa. Niekiedy ktoś, gęsi na przykład potrafią osiminy zjeść z całego pola. I tutaj żurawie tak samo, wrony tak samo. I tutaj jest apel do państwa, raz, żeby zgłaszać te szkody, ale niestety rolnik, tutaj rozmawiamy o dwóch, trzech szkodach. A jest tych szkód w jednym pole w ciągu ostatnich lat średnio jest w ogóle 27. W innych kołach nie znam sytuacji. Także tych szkód jest dużo. I rolnicy ci, co zgłaszają, pomagają, okazują dokumenty, ale u niektórych rolników nie można się dowiedzieć, kto prawowitym właścicielem jest tego gruntu. I chcę państwu powiedzieć, że mam z doświadczenia swojego taki przykład, że osoba przedstawiła się, że jest właścicielem gruntu. Jeszcze było dwóch świadków tego. Pobrała odszkodowanie, a później właściciel prawdziwy napisał pismo, że to jest jego grunt i przedstawił dokumenty. Dlatego koła żądają, raz, żądają, żeby to był poświadczony grunt rolny, żądają wyrysu załącznika graficznego ARiMR-u, dlatego że tam jest określone, jaka to jest uprawa zgłoszona do dopłat, czy to jest łąka ekologiczna, czy to jest łąka środowiskowa, czy to jest łąka produkcyjna, kośna lub pastwiskowa. I tutaj, jeżeli ktoś podchodzi do tego uczciwie, to jaki problem? Dostaje z ARiMR-u mapkę bezpłatnie na każde żądanie. Jaki jest problem okazać? Ale jeżeli ktoś ma coś do ukrycia, to stara się nie pokazywać nic. I tutaj, tu do pani, niech pani zgłasza każdą szkodę. Szkoda, nie. Proszę panią, proszę nie pana, szkoda. Przerwę panu. Ja się chronię tym. Jedyne lekarstwo, pasków elektrycznych. Jedyne. Też nie zawsze pomoże. Jeszcze skutkuje. Nie zawsze pomoże. Powiem pani taką rzecz, że... Tylko na odpowiedniej wysokości. Dla dzików powiem pani, że nie skutkuje zwykle. Kiedyś zabezpieczyliśmy uprawę kukurydzy specjalną siatką 80 cm wysoką, oczka 15x15 podłączoną do pastucha elektrycznego, wzmocnionego, bo to była plantacja, uprawa taka na nowy typ nasienia. I właściciel zgłosił, żeby zobaczyć, bo chyba chodzi dzik w środku tej uprawy. Została ta uprawa pędzona trzykrotnie, dochodziły do siatki i wracały się te dziki. I to nie był jeden dzik, było 9 sztuk. I dopiero kiedy usłyszały strzał, to już nie patrzyły, że siatka nie siatka. Wyszeregowały się, siatkę przerwały tak, że tylko dzwoniły druty.
Ja wiem, że nieraz jest uciążliwe to. To też jest niekiedy wina koła, że nieterminowo wykonuje. Jeżeli ja mam sygnały, że koło źle, na pewno ich dyscyplinuję, żeby to było wykonane w terminie. Terminy są ustalone w rozporządzeniu ministra środowiska z 8 marca 2010 roku. To jest dziennik ustaw numer 272 i tam jest dokładnie, co należy zrobić. I naprawdę koła robią wszystko, żeby państwu wynagrodzić te szkody. Wynagrodzić. To nie jest nigdzie w kodeksie cywilnym, bo niektórzy mówią, kodeks cywilny mówi to. Nigdzie w kodeksie cywilnym nie widzimy stwierdzenia szkoda łowiecka. Prawda? Tam widzimy, że podmiot wykonał szkodę osobie fizycznej lub osoba fizyczna osobie fizycznej lub podmiot podmiotowi. Takie relacje są. Tu koła łowieckie w ramach dzierżawionych umów mają wynagradzać szkody łowieckie przez 5 gatunków zwierzyny, która została określona w ustawie. To jest przez łosia, jelenia, daniela, sarnę i dzika. I chcę państwu powiedzieć, czy to jest sprawiedliwe? Nie, nie wypowiadam się. Wypowiadam się to, co mówi prawo. Bo niekiedy szkoda zająca może być większa niż sarny. I niekiedy ktoś mówi, że w sadzie na wysokości metra gałązki są ścięte, to na metrze to jest sarna. Nie, bo jeżeli jest pokrywa śnieżna i zając robi słupka, to on sięga do 1,20 m. Także tutaj to każda szkoda powinna być badana. I na pewno nie można traktować szkód łowieckich jako orędzia do bicia. Bo to jest raz, że nieładne, a oprócz tego, jeżeli ktoś chce siłą przeforsować po prostu wartość swojego odszkodowania wyższą niż mu się należy, to już wkracza troszeczkę w kodeks karny. Także tu też należy na to patrzeć. Jeżeli będą jakieś pytania, proszę bardzo, udzielę głosu. Dziękuję bardzo. Prosimy o głos, panie sołtys. Bo również kiedyś powiedziałam na sesji, był pan Odzimek. Tak, wiem. I powiedziałam również o tych dzikach, to pan Odzimek powiedział sobie, chłop zasadzi koło lasu kawałek kartofli, jeszcze mu zarosną i będzie chciał odszkodowania. To są takie słowa pana, kiedy pan powiedział na sesji. Więc dosłowne, bo ja mieszkam koło lasu i nie mam gdzie się wydarzyć. Więc to również boli. Tak jest, bo nie chodzi o szkodowanie. Ja pani powiem taką rzecz, to, że pani posadzi kartofle koło lasu, to nie ma żadnego znaczenia. Bo pani ma prawo posadzić tam, no, gdzie pani ma grunt. No, dlaczego pan się tak wyraża? Jeżeli posadzone są ziemniaki, to nawet i są zniszczone. Ponosuje się jako pan doktor, ale nie potrafi uszanować zwykłego chłopa na ziemi. Może akurat to było w jakimś kontekście. Natomiast jeżeli te ziemniaki są zarośnięte, to już jest inna sprawa. Nikt nie sprawdzał u mnie, bo ja nie zgłaszałam i nie były zarośnięte, niestety. Nie, no bo pani powiedziała, że zarośnięte. Tylko taki przykład mówię i słowa są dosłowne, bo są ludzie, którzy słyszeli, są tysi inni na tej sesji, kiedy to były te słowa powiedziane. Także jest okazja przypomnieć, jak się traktuje ludzi. Proszę o głos, pan Rybicki. Ja pytałem, czy wcześniej chcecie jeszcze zabierać głos. Nikt nie chce przeciwko komu się sprzeciwny. Bo to jest koło, żeby to tam segregowało tę zwierzynę, ale jak rolnik sieje różne tam boża ludności. Ja daję przykłady na u siebie. Mam ogród, kawałek ogrodu, no daleko od domu. Zajeżdżam, ktoś mi poobcinał różowe i sekatorem. A to jest na panowie, no sarny, no może i sarny, to dosyć wysokało. No i wreszcie to. Dużo szkody nie zrobimy, jeszcze będzie może lepsze. Ale jestem przykładem, że to wy pomagli, no więc nie wszystko, bo by się zamordowali. No dzięki. No ale tak, truskawka, to muszę przez te ziemniaki. Zabezpieczeniu przed szkodami łowieckimi, bo też ta uchwała, o której mówiłem z 27 listopada, mówi, że zgodnie z artykułem 48 punkt 3, jeżeli rolnik nie wykaże się, że jakiejśkolwiek czynności wykonywał w kierunku zabezpieczenia gruntu,
to może być podstawa dla koła o niewypłacenie odszkodowania. To zabezpieczenie, pilnowanie gruntów leży w interesie dwóch stron, zarówno rolnika, jak i myśliwego. Dlaczego? Dlatego, że nigdy wypłacenie wynagrodzenia szkody nie da tyle korzyści rolnikowi, co plon, prawda? A z drugiej strony koło też jest zainteresowane, bo to płaci z własnej kieszeni. Ja się spotykam teraz z takim stwierdzeniem, a że kiedyś to tam nie było problemu, wypłacali szkody jak tylko się chciało. Tak, kiedyś ze Skarbu Państwa wypłacali wszystko. Czy to było moralne, czy to było zgodne z prawem, nie będę teraz tego rozwijał. Ale w tej chwili zawsze ja powtarzam, że szacowanie szkody powinno się odbyć w porozumieniu ze zgłaszającym z poszkodowanym i w uzgodnieniu z tym, że jeżeli są argumenty, które przemawiają za racją rolnika, należy je uznać. Jeżeli są przypadki, niestety proszę Państwa, są takie przypadki, że są rolnicy, którzy uważają, że troszkę z dopłat, troszkę z odszkodowań i wejdzie do nich na podwórko. Ale są gospodarze, którzy bardzo dobrze gospodarują. Ja też pochodzę ze wsi, mój ojciec też był rolnikiem i także znam życie na wsi. Szanowni Państwo, ja widzę, że ta dyskusja do niczego nie doprowadzi. Ja tu otrzymałem między innymi pan Cieślak, biuro z Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej z oddziału Płocka i proponuję w ten sposób, że dla każdego sołtysa taką informację, bo tu są procedury postępowania i tak dalej, wszystkie kwestie związane z odszkodowaniem za szkodę. Pierwsza kwestia to jest, spotyka się rolnik z przedstawicielami koła łowieckiego. Jeśli strony nie dogadają się, mówiąc tak po prostu, proszą o spotkanie w Urzędzie Gminy i przedstawiciel Urzędu Gminy prowadzi tak zwane rozmowy pojednania. I te rozmowy pojednania, jeśli nie doprowadzą do niczego, jest wtedy właściwy sąd. I strona, która jest zainteresowana, że jest pokrzywdzona, wnosi sprawę do sądu. Mam taką propozycję, po prostu prześlemy do każdego Państwa z sołtysów i żeby to rozpropagować, żeby Szanowni Państwo wiedzieli, w czym rzecz.